Słuchajcie, słuchajcie, przychodzę do Was z rzeczą numer jeden. Mam nadzieję, że to będzie widać, czy z daleka, czy nie, ale nawet wolę z daleka, słuchajcie. To jest sukienka numer jeden. Ja pozwólcie, że się tutaj jeszcze będę trochę posiłkować lusterkiem. Nie dopięłam jej do końca, dlatego że nie ma takiej potrzeby. Nie wiem, jak widać z daleka, ale jestem przekonana, że widzicie, iż ona cała prześwituje. Widać w ogóle tak naprawdę całą bieliznę. To jest sukienka bardzo ładna, bardzo faktycznie efektowna przez te boki, ale jedyna okazja i jedyne miejsce, gdzie ja założyłabym tą sukienkę, na te boki, zobaczcie, cudne, to jest, słuchajcie, wakacje. To są wakacje i tak bym wyszła gdzieś, wiecie, gdzie jest cieplutko, gdzie jest słonecznie i nic by mi nie przeszkadzało, że coś tutaj prześwituje. Prześwitują majtki, prześwituje stanik. Ogólnie sukienka super, naprawdę. Ogólnie robi fajne wrażenie i wydaje mi się, że bardzo fajnie, efektownie wygląda, zwłaszcza przez to, co tutaj się dzieje właśnie na tych bokach. Naprawdę te nogi robią wszystko w tej sukience. Gdyby nie to, to byłaby taką normalną sukienką. Bardzo mi się podoba, naprawdę wygląda subcio. Pokażę Wam jeszcze z bliska, bardzo proszę. To są te, to jest to na nodze. Naprawdę super, super ekstra, no ale tak jak mówię, no ja nie odważyłabym się jej założyć tak teraz. No i teraz przychodzę do Was z sukieneczką numer dwa. Sukienka numer dwa, no już jest na pewno zdecydowanie bezpieczniejsza, aczkolwiek tutaj ten przód Wam powiem, że mnie lekko stresuje, ale tutaj wszystko można sobie poukładać. Bardzo ładnie wygląda dekolt, przez to, że tutaj ona ma takie marszczenia. Zaraz mogę Wam śmiało pokazać z bliska. Ona tutaj ma takie marszczenia na brzuchu, więc jeżeli ja na przykład teraz jestem, mam dni kobiece, że tak powiem, to właśnie może zakryć nam jakieś tam nasze niedoskonałości, ale naprawdę jest to bardzo fajna sukienka, tylko tak jak mówię, z tymi sukienkami należy uważać, zwłaszcza właśnie tu. Tutaj, ponieważ one są tak nakładane na siebie, o, w ten sposób, no i wiecie, no, trzeba uważać z ruchami. Więc warto sobie założyć na przykład majtko spodenki. To jest taka moja propozycja, żeby było już naprawdę bezpiecznie. Można ją bez stanika, ja założyłam sobie sportowy stanik z ramionczkami, ale wiedząc, że ona ma odkryte ramiona, po prostu go zdjęłam. Wygląda ona tak i wydaje mi się, że jest naprawdę super, ekstra, efektowna, bardzo ładna sukienka. Naprawdę bardzo ładna, bardzo fajna, bardzo wygodna. Wydaje mi się, że też bezpieczna. Tutaj nic mnie nie uciska. Ten dekolt naprawdę robi też wrażenie. No nie wiem, dajcie znać, co Wy myślicie, ale mi podoba się bardzo. No i długość też jest naprawdę bardzo bezpieczna, bo jest ona spokojnie za pupę. Tylko tak jak mówię, tutaj ten przód musicie kontrolować. Może też dlatego, że gdybym miała większą, to może byłoby też lepiej. No, a że mam mniejszą, w sensie w ich rozmiarach, to tutaj musiałabym tylko patrzeć, czy właśnie nic mi nie będzie, wiecie, wyzdawać. No, także dajcie znać, jak Wam się podoba. Mi podoba się bardzo. No i okidoki, jestem teraz, słuchajcie, w rzeczy kolejnej. Wygląda ona tak i podoba mi się strasznie. Podoba mi się na tyle, że nie wiem, czy bym nawet dzisiaj w tym, słuchajcie, nie wyszła. Po prostu. Nieważne nawet, że odstaje mi, słuchajcie, brzuszek, ale naprawdę robi to fajne takie, no fajne wrażenie. Ja mam jeszcze teraz właśnie w okresie brzuch taki lekko wywalony. Długość jest super. Można sobie je nosić jako z wysokim stanem i tak jest dla mnie bezpiecznie, dlatego że wtedy widać tylko tutaj brzuszek. Ale naprawdę fajny, no fajnie to wygląda. No muszę Wam powiedzieć, że naprawdę super. Zobaczcie. Niestety nie będzie widać tutaj dołu, ale uwierzcie mi, że długość spodni też jest super i wygląda to tak. Tutaj ma gumeczki, więc raczej nie powinno się tutaj nic zadziać. Także tak by to wyglądało, zobaczcie sami. Także dajcie znać, jak Wam się podoba. Mi podoba się to bardzo. Bardzo dlatego, że zakrywa w tym momencie wszystkie moje jakieś takie mankamenty. Czyli to, że mam mały brzuszek, to, że mam boczki i to, że jestem w okresie. Także tak by to wyglądało. Okidoki, teraz jestem z drugimi spodniami, słuchajcie. Nie wiem, ja powiem Wam szczerze, że ja musiałabym jeszcze raz przyjrzeć się zdjęciu, ponieważ jak widzicie, to tutaj ma takie coś, co odstaje od nogawki i one są tutaj wiązane. I jedyne, co przyszło, widzicie? Jedyne, co przyszło mi na myśl, no bo do tyłu, nie wiem, czy one mogą iść do tyłu, może tutaj mają być wiązane. Ciężko mi stwierdzić, ale jedyny sposób, jaki mi się wydaje, że one właśnie miały iść, to albo ten tył, albo przód.
czyli tutaj tak wiązane i jakby sprawiają wrażenie, widzicie, jakbym miała z tyłu tak ściętą sukienkę, spódnicę. Nie wiem, ciężko mi to sobie wyobrazić, no ale tak jak mówię, jedyna opcja to jest właśnie takie związanie tutaj tego, o widzicie, w tył. I tak to wygląda, to jest tak fajnie, gdzie to jest? Tu. Materiał jest super, jest mięciutki, spodnie są na długość idealne dla mnie, więc jeżeli jesteście wysokie, to naprawdę super. Założyłam to z tym topikiem, ale oczywiście tutaj można sobie mieszać w stylach. Widzicie? Tak wygląda właśnie tutaj ta nakładka. Fajnie to wygląda oczywiście, inaczej. Na pewno to nie jest, wiecie, takie na co dzień, tylko bardziej wieczorowo, bardziej gdzieś na wyjście. Eleganckie, naprawdę ja Wam je polecam, bo wyglądają naprawdę super. Naprawdę, z tym topikiem też to ze sobą fajnie pasuje, ale możemy zestawić to sobie na przykład z czarnymi body i też myślę, że powinno być elegancko, co spróbuję za chwilę Wam zademonstrować. No i dobrze, teraz jak widzicie, pokazuję Wam właśnie tą pierwszą opcję, czyli z takimi body. Tutaj mam nie zapięte, bo będę miała problem z odpinaniem. Tak by to wyglądało z tymi body. Muszę Wam powiedzieć, że nie jest źle, ale może przez to, że ja nie mam takiego fajnego wcięcia, słuchajcie, w talii, to może jakoś nie do końca to u mnie jakoś tak współgra, ponieważ mam wrażenie, że tutaj jestem jednak taka trochę za szeroka, ale może to mi się też wydaje, ja po prostu też mam taką figurę, a nie inną, ale wydaje mi się, że ogólnie naprawdę nie wygląda to aż tak źle. Może też dlatego, że to body się tutaj tak naciąga, widzicie, tak bokiem, ale dajcie znać, co myślicie. Ja oczywiście chciałam Wam zademonstrować w tym przypadku body. Założyłam sobie ten taki topik primarkowy pod spód i tak by to wyglądało. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Body jest świetne, na pewno je będę nosić i jest po prostu ta koronka tak przemiła, że naprawdę jest super ekstra. Ja Wam bardzo gorąco polecam. Dajcie znać, jak Wam się podoba w zestawieniu z tymi spodniami. No i dobrze, teraz pokazuję Wam następne body, jakie zamówiłam. Jest ono na mnie trochę przymałe, ponieważ tutaj kończy mi się, jeżeli chodzi o te tutaj, wiecie, zakończenie się body, czego nie lubię akurat. Ja lubię mieć takie większe i to jest powód, dla jakiego ja też nie noszę body. Raz, że nie lubię tych zapięć tutaj w kroku, a dwa, że tu nie mogą być bardzo mocno wycięte. Także zniżając spodnie, niestety no, nie wyglądałoby to dobrze, bo tutaj mamy czarny pasek, jak widzicie. Także muszą być do tego spodnie z wysokim stanem. Nie wygląda to źle, ale to nie do końca jakby jest mój taki smaczek, coś, co by mi się podobało, no ale nie wygląda to faktycznie aż tak najgorzej. Zresztą ocencie sami, tak to by wyglądało. Pokażę Wam jeszcze z bliska. Jeżeli chodzi o body, to naprawdę super fajne, z tym czystą czerwienią naprawdę świetnie. Także tak by to wyglądało, dajcie znać, jak Wam się podoba. Ogólnie wolałabym większe, jak jeżeli chodzi o mnie, bo ja nie lubię tutaj, ono mi się kończy o tu. Żeby Was nie skłamać, czekajcie, tu, gdzie to jest? Tak, tu, mam białe majtki, tak, tu mi się kończy do body, także to jest akurat dla mnie minus, ale ogólnie wszystko jest wygodnie i naprawdę nie wygląda to źle, z tyłu nie ma kropeczek, założyłam właśnie ten topik, żeby nie było żadnych ramionczek. Wygląda to naprawdę efektownie, ładnie i wydaje mi się, że przy blasku świateł też będzie to się fajnie mieć, także polecam Wam, jeżeli chodzi o body, to naprawdę daje fajny efekt, ale ja musiałabym mieć albo większe, albo właśnie spodnie takie z wysokim stanem. Jakikolwiek, ale wysoki stan spodni. Także dajcie znać, jak Wam się podoba. No i okidoki. Słuchajcie, następna rzecz jest to kombinezon. Kombinezon, który wygląda tak. I muszę Wam powiedzieć, że tu wszystko ok, natomiast tu jest jeszcze u mnie trochę luzu, więc jeżeli przy moim biuście mam tutaj luz, słuchajcie, chyba że, no nie. Tu jest luz, słuchajcie, tutaj jest zdecydowanie za luźny na mnie. Ja musiałabym mieć jednak mniejszy rozmiar, ale przy mniejszym bałabym się, że tutaj z kolei będzie za ciasno. Więc ja po prostu tutaj będę musiała tylko zastosować sobie takie te naklejki, żeby tu mi się przez całą noc ten biust trzymał. Jeżeli chodzi o długość, zaraz Wam pokażę, to jest taka 7/8, bezpieczna, bardzo bezpieczny, bardzo ładny, bardzo efektowny, prosty kombinezon. Naprawdę wygląda on bardzo ładnie, zobaczcie. Tutaj ma bardzo ładny taki dekolcik. Naprawdę super, bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo. Jeżeli chodzi o długość właśnie, to nie wiem, jak mam tą długość tutaj nogawek pokazać, bo nie wiem, gdzie ją miałabym stanąć. O, widzicie? Tak to wygląda. Takie 7/8. Także to nie jest do kostki, więc jeżeli nie lubicie takich długości, jakichś takich niestandardowych, to może Was to denerwować, ale podoba mi się bardzo. Bardzo mi się podoba.
Bardzo wygodny, bardzo taki bezpieczny. Tu musiałabym tylko naklejki sobie dwie nakleić. Gdzieś zresztą mam takie naklejki i naprawdę super ekstra. Tak wygląda z bliska. Tutaj jeszcze ma dodatkowo pasek. Możecie go sobie zawiązać z przodu, z boku, z tyłu, jak kto woli. No i wygląda to tak. O! No wydaje mi się, że naprawdę jest super. Bardzo efektowny. I to tylko, słuchajcie, delikatna biżuteria, jakiś tylko jeden łańcuszek dosłownie i mała bransoletka i więcej nic nie potrzeba. Także tak by to wyglądało. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Mi podoba się bardzo, ale zaznaczam, patrzcie na rozmiary, bo ja tutaj mam luz. A jednak biustu nie mam aż tak małego, jeżeli chodzi o proporcje ogólne mojego ciała. Także jakbym miała mniejszy biust, to już w ogóle tragedia. Także nie wiem, no musiałabym chyba mieć eskę. Albo po prostu naklejki, bo ogólnie nie jest źle, tylko tu będzie mi spadać. To jest takie lekko luźne, no spokojnie dla jeszcze jednego rozmiaru biustu. Także tutaj musiałabym sobie zakleić naklejki, nakleić i będzie super. Także polecam. No i okidoki, kochani, zobaczcie, następną rzeczą jest coś takiego, co można nosić jako sukienkę i jako żakiet. Bardzo mocno wycięte, więc na pewno jakieś leginsy by się przydały. Ja bym tego jako sukienkę, słuchajcie, nie założyła, bo tu jest zbyt bardzo mocno wycięte, a tutaj już nie ma guzika. Tu by się przydał jeszcze jeden guzik, słuchajcie. No tutaj już mam krocze, nie ukrywajmy. Być może spodenki pod spodem krótkie, czarne i wtedy spoko. Ma to takie drobne perełki na sobie, więc jakościowo naprawdę super. Wydaje mi się, że rozmiar również jest dopasowany do mojej sylwetki, także zdecydowanie właśnie M-ka będzie dobra. Rękaw długi, ja uwielbiam długie rękawy, nienawidzę krótkich, więc albo 3/4, taki albo do łokcia, albo jakiś tu do podwinięcia, albo totalnie długi. Także ja mam tutaj tylko ten topik i pokażę Wam jeszcze z daleka. To jest razem z paskiem i wygląda to następująco. Także naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo efektownie. Wydaje mi się, że naprawdę fajna rzecz na wiosnę, na lato, na wieczór. Można to założyć, słuchajcie, z paskiem, tak jak mam teraz, można bez paska luźno jako marynarkę. No i teraz zobaczcie, w formie bez paska wygląda to po prostu jak marynarka. Teraz tylko te czerwone na przykład spodnie, które za chwilę spróbuję założyć, żeby Wam to mniej więcej pokazać, o czym ja mówię, o co mi chodzi. Takie spodnie są już na mnie i zobaczcie teraz. I teraz chodzi mi o to, że jako żakiet do właśnie czerwonych nogawek, do i to nawet do rozszerzanych, słuchajcie, brakuje mi w tym tylko kieszeni, ale zobaczcie, jak to fajnie razem wygląda. Tylko tak jak mówię, to już jest taka luźna wersja, że tak powiem, tego żakietu, ale właśnie to może nam służyć jako taka narzuta. Możemy to sobie tylko tutaj pod biustem jeden raz na jeden guziczek zapiąć. No i prezentuje się to następująco w ten sposób. Stanik, czyli w sensie topik, mamy narzutę, jest bezpiecznie, wszystko zakryte, trochę brzucha pokazane, to się nic nie dzieje, biust zakryty, wygląda to tak. Może to być ładniejszy top, możemy to ściągnąć i tak jak mówię, w zestawieniu jako narzutka. Także naprawdę, naprawdę bardzo fajna sprawa, bardzo fajny żakiet. Ja Wam go bardzo gorąco polecam, bo bardzo fajnie wygląda. Jeszcze zostało nam trochę rzeczy, także przechodzę dalej. Następna rzecz jest to sukienka, przepiękna, wszystko tu super, ale nam jest za ciasna. Także tą sukienkę na pewno będę miała na odsprzedanie, więc jakby ktoś był zainteresowany, a jeszcze jej nie sprzedam, a będzie ona jeszcze dostępna, to zapytajcie w komentarzu, czy ją będę miała jeszcze, czy też nie. Wygląda przepięknie. Tutaj dekolt jest naprawdę super, ale no na mnie jest za ciasno. Ja mam w niej skrępowane ruchy, no i też jest trochę krótka, no nie ukrywajmy. Znaczy z długością to jeszcze spoko, bo jednak jest za tyłek, więc jest bezpiecznie, ale tutaj jest w ramionach na mnie za ciasna, ale naprawdę wygląda bardzo efektownie, bardzo fajnie i myślę, że na osobę drobniejszą ode mnie naprawdę mogłaby się bardzo, bardzo fajnie spisać. No, dla mnie jest tutaj za ciasna. Ja tutaj nie mogę w ogóle ruszyć rękami. Także tak by to wyglądało, ale ogólnie sukienka polecam Wam gorąco i serdecznie, bo naprawdę robi fajne wrażenie. O, jakbym miała tak siedzieć i się nie ruszać, to może jeszcze. Aczkolwiek widzicie, każdy ruch to jest tutaj, wszystko mi się przekręca, spada, odwraca. To tak nie może być. To jest po prostu na szczuplejszą osobę. Ale ogólnie Wam bardzo gorąco ją polecam, bo jest naprawdę, naprawdę fajna. Także tak by to wyglądało. Okidoki, rzecz kolejna to jest taki zestaw. Zobaczcie, to jest takie z lajkry, wygodne,
mięciutki materiał, bardzo delikatny, bardzo przyjemny. No wiadomo, no, to nie jest coś dla mnie. Podobało mi się to na modelce, ja bym tego raczej nie założyła, chyba że może zraz wieczorem gdzieś, jakbym była na wakacjach. Tak wygląda topik. Rękaw super, tu jest bardzo miękkie, bardzo delikatne, bardzo wygodne, bardzo mi się podoba. No to bo tak jak mówię, no to nie jest, słuchajcie, coś dla mnie. No ja już jednak nie jestem, wiecie, nie mam 20 kurczę lat, ale ogólnie jakościowo, jeżeli lubicie takie zestawienie, krótki topik, jakiś taki crop top i właśnie leginsy, to będzie dla Was. Bardzo fajne leginsy, długość super. Bardzo fajne, efektowne, ale no, ale nie dla mnie. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Zobaczcie w ogóle, jaki ja mam brzuszek w tym. Raz, że trochę zakrywa jednak to, że jest wysoki stan, no ale tak jak mówię, to nie jest coś dla mnie. Ale jeżeli Wy lubicie takie zestawienia, to polecam Wam, bo fajnie to wygląda. Bardzo fajnie jest jakościowo, to jest rozmiar bodajże M i naprawdę jest na mnie dobre, tylko ja bym się nie odważyła w czymś takim wyjść. Tak jak mówię, może zaraz wieczorem na spacer, ale właśnie gdzieś na wakacjach nie, tak na co dzień. Także tak to wygląda. No i dobrze, mamy tutaj kolejny żakiet, który właśnie wygląda tak. Jest on taki jakby trochę oversize'owy i wydaje mi się, że z tym brązem prezentuje się naprawdę super. Tak bym wyszła. Tak bym wyszła bez ściągania chyba nawet tego, słuchajcie, żakietu. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie wygląda to z tym brązem. Bardzo mi się podoba. No zobaczcie sami. Oczywiście można sobie tutaj tak fajnie zawinąć, wszystko jest bezpiecznie, są nogawki, jest rękaw, który wystaje, ja bardzo lubię długie rękawy, ale wydaje mi się, że właśnie połączenie brązu z tym właśnie kolorem naprawdę jest super. No i tak bym się odważyła wyjść. Do tego jakieś fajne buty, tylko albo obcas, albo nawet i na niskim obcasie jakieś nawet trampki, może nawet i kozaczki. I tak, okej, wyszłabym. Także to jest właśnie żakiet, który Wam też polecam, bo bardzo fajne wykonanie jest tych materiałów. Tutaj mamy jeszcze taki drobiazg w postaci perełki. Tak, perełki teraz wróciły, słuchajcie, do mody. Znaczy zawsze były modne, ale teraz chyba znowu tak głośno o nich. Także wszędzie są wklepywane i w spinki, i we wsówki, i w opaski, we wszystkie takie akcesoria. Także zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Bardzo fajnie współgra jeden z drugim kolorem. Bardzo mi się ta kolorystyka podoba, to zestawienie. No nie wiem, dajcie znać, co Wy myślicie. Ja uważam, że wygląda naprawdę super. Także wskakuję jeszcze w dwie rzeczy i to będzie finito peduto. No i w tym momencie mamy sweterek. Wydawało mi się i bałam się, że on będzie krótki, ale nie jest krótki, jest w sam raz, jeżeli chodzi o długość. Mam go w tym momencie bez stanika. Wydaje mi się, że wygląda bardzo fajnie. Możemy go sobie tak wywinąć, możemy mieć normalnie. Ale mi podoba się taka opcja, bardzo fajnie wyglądają rękawy, mają troszeczkę takie inny wzorek. Tu mamy takie frędzelki, które również fajnie jakoś tak ze sobą współgrają. Fajnie to wygląda i fajnie to wygląda z tymi, słuchajcie, leginsami. I może na to właśnie tamten żakiecik i to taki mamy całą fajną naprawdę stylizację i do kozaczków, i do niskich butów, i do obcasa. Naprawdę, naprawdę fajnie. I teraz Wam jeszcze pokażę, właśnie spróbujemy sobie to zestawić, tak jak ja mówię, i sprawdzimy, czy to będzie wyglądało fajnie, czy też nie. No i zobaczcie. Jeszcze zostawię sobie tutaj stójeczkę. Bardzo fajne zestawienie. No powiedzcie sami, zobaczcie. Tak to wygląda. W zestawieniu oczywiście. Bardzo mi się podoba. Grzecznie, wygodnie, kolorystycznie, naprawdę super. Zobaczcie, biel, ten kolor, nie wiem jaki to jest kolor, i brąz. No wszystko wygląda super. Także dajcie znać, jak Wam się podoba i zestawienie, i ogólnie sweterek, ale ja uważam, że naprawdę kozak. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo jesiennie przede wszystkim. Także dajcie znać. Słuchajcie, rzecz ostatnia, w której jakby pokładałam największe nadzieje i powiem szczerze, że mi nie zawiodła. Wszystko jest bezpiecznie, tak sprawdzam sobie właśnie z dekoltem, ale naprawdę jest bezpiecznie. Jakbyśmy bardzo chcieli się uparli, tu możemy sobie jeszcze ostatni raz spiąć, ale zaglądam sobie z prawej, z lewej i naprawdę jest bezpiecznie. Pomimo, że gdzieś tam niby coś jakby wyskakuje, ale tak naprawdę nic nie wyskakuje. Tak to wygląda, to jest taki materiał, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Na pewno się na tym znacie, taki o. I to można nosić jako sukienkę,
jako taki, taka w sumie, no znaczy w sumie jako sukienkę, bo jako tunikę to nie do końca, bo żebym nic pod spód nie założyła. Tak to wygląda, ja bym to zostawiała z kozaczkami jesiennie. Na to bym narzuciła mimo wszystko na przykład ten żakiet. Zaraz sprawdzimy sobie kolorystycznie, zaraz Wam powiem, czy tak, czy nie. Myślę, że mogłabym się pokusić o taki miks. Myślę, że mogłabym się pokusić o taki miks. I do tego kozaczki. Zaraz Wam pokażę z bliska. No zobaczcie sami. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo bezpiecznie, poważnie, elegancko, wyjściowo, na jakieś zebranie. Naprawdę super. Jeżeli tutaj denerwuje kogoś ten dekolt, można tutaj sobie albo jeszcze jeden guziczek jakiś przypiąć, albo po prostu spinać, albo po prostu tutaj naklejka i tyle. Albo zszyć. Tylko wtedy nie wiem, czy przez głowę bym przełożyła. Bo ja to zakładałam przez głowę. Także tak wygląda rzecz ostatnia. Dajcie oczywiście znać, jak Wam się to wszystko podobało. Ja tutaj zasiadam już, słuchajcie, do Was. Dajcie znać, jak Wam się podobały wszystkie ściuchów, które podobały Wam się najbardziej, które przykuły jakby największą Waszą uwagę, który Wam się podobał najbardziej. Jestem bardzo ciekawa Waszych zdań, Waszych opinii. No i oczywiście przypominam o kodzie zniżkowym na hasło AGA015. Macie 15% zniżki na stronie w sklepie Shein. Także to by było na tyle. Ja wiążę już moje włosy. Starałam się je mieć, słuchajcie, rozpuszczone specjalnie też do zdjęć. Porobiłam Wam zdjęcia. Mam nadzieję, że Wam się spodobają i zdjęcia, i te stylizacje, które Wam gdzieś tam robiłam. Robiłam jeszcze stylizację tak naprawdę bez obuwia, słuchajcie, więc to jeszcze takie niepełne, bez makijażu, ale na pewno sobie w wolnym czasie zrobimy jakieś fajne get ready with me. I wtedy Wam postaram się to jakoś ogarnąć. Tak naprawdę to dzisiaj wychodzę, ale ja dzisiaj nie wiem, czy będę miała czas, żeby Wam cokolwiek, słuchajcie, nagrać, ponieważ idę do pracy, kończę o 9 i dopiero po pracy będę się szykować i będziemy wychodzić. Także będę miała, no nie wiem, może pół godzinki, więc nie sądzę, że jeszcze będę miała czas, żeby trzymać, słuchajcie, kamerę i Wam cokolwiek nagrywać. Także ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że ten try on haul Wam się spodobał. Mi większość rzeczy podoba się bardzo, są tam rzeczy, które w życiu bym ich nie zamówiła tak naprawdę. A jednak się okazało, że mogą wyglądać one fajnie i efektownie. Także dajcie znać, czy chcecie jakieś właśnie get ready with me, out of the day albo cokolwiek. Także widzicie, jak ją świeżo moje włosy się w ogóle nie układają. No, takie są po prostu nieposłuchane. Dobra, odzywam się do Was niebawem. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam bardzo gorąco. I to był try on haul z Shein. Buziaki. Bye!